serdecznie na naszej dzisiejszej konferencji. Jesteśmy w miejscu, które stało się miejscem ulubionym przez Stalową Wolan i nie tylko, bo przyjeżdżają również tutaj pospacerować z ościennych gmin nasi sąsiedzi. I wiele uwag, które mieszkańcy mają co do zagospodarowania tego terenu, uczynienia go jak najbardziej takim ekologicznym, my oczywiście przyjmujemy i staramy się pilnować pewnych spraw. Chciałabym oddać teraz głos panu radnemu Damianowi Marczakowi, ponieważ w sposób taki dosyć dokładny, szczególny zajął się różnymi sprawami dotyczącymi właśnie ekologicznego zagospodarowania naszego miasta i Błoni Nadsańskich. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Zacznę od początku, tak jak już tutaj wspomniała koleżanka Butryn. Dzisiejsza konferencja będzie poświęcona terenom zielonym Stalowej Woli. Jak Państwo wiecie doskonale, z roku na rok utrzymanie terenów zielonych Stalowej Woli kosztuje coraz więcej. Zresztą 30 grudnia 2012 roku odbyła się taka dosyć burzliwa dyskusja, gdyż wtedy miasto podjęło uchwałę dotyczącą przekazania obowiązków utrzymania zieleni Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu. Wcześniej odbywało się to na zasadzie przetargów. Miasto zdecydowało, prezydent miasta zdecydował o tym, że Miejski Zakład Komunalny będzie to robił zdecydowanie lepiej. Między innymi argumentował też swoją decyzję tym, że skoro Miejski Zakład Komunalny ma powierzone w tym momencie utrzymanie czystości miasta, czyli dróg, ulic, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju nieczystości, no to jakby dodatkowy obowiązek związany z utrzymaniem zieleni jak najbardziej wpisuje się w zakres działania. No i też argumentował to tym, że po prostu być może Miejski Zakład Komunalny nie będzie robił tego najtaniej, natomiast na pewno będzie robił to najlepiej. My tutaj szerzej zainteresowaliśmy się tym tematem, bo oczywiście między innymi za wzrost kosztów utrzymania zieleni, może nieodpowiedzialne, ale jedną z przyczyn tego wzrostu są właśnie Błona Nadsańskie. Jest to bardzo duży obszar, który wymaga pielęgnacji, koszenia i tak dalej. Co do jakości tej pielęgnacji i koszenia, to może później. Natomiast zastanawialiśmy się, jak to zrobić, żeby z jednej strony było ładnie, przyjaźnie, ekologicznie, ale też żeby było trochę taniej. I tutaj jakby z pomocą przyszli nam mieszkańcy Stalowej Woli, którzy podsunęli nam szereg artykułów związanych właśnie z utrzymaniem trawników i przestrzeni w mieście. Ja mam tutaj przy sobie w tym momencie jedno z takich opracowań. Natomiast Państwu na maila przesłałem więcej linków do większej ilości materiałów. Byłbym bardzo zobowiązany, gdybyście Państwo to u siebie na swoich portalach, na stronach internetowych udostępnili te informacje, aby wiedza na temat tego, jak powinno się w nowoczesny sposób obsługiwać zieleń miejską, dotarła do mieszkańców miasta. Tutaj po rozmowie z mieszkańcami postanowiliśmy, że też spróbujemy włączyć w ten cały proceder miasto, a ponieważ MZK bezpośrednio zajmowało się opieką nad zielenią, skierowaliśmy się do pana Wiesława Gomułki, pracownika Miejskiego Zakładu Komunalnego, który akurat za tą część odpowiadał. Byłem tam z panią radną Proszowską, ponieważ tak podzieliliśmy te obowiązki. Od pana Gomułki dowiedzieliśmy się, że on to w zasadzie tą zielenią miejską opiekuje się tak, jak mu wskaże miasto. Po czym pani Proszowska wybrała się do miasta i w mieście nas znowu przerzucili z powrotem do MZK. Suma summarum, po tym przerzucaniu od jednego do drugiego okazało się, że jest w końcu w urzędzie miasta zatrudniona osoba, nowy pracownik, który właśnie za utrzymanie zieleni będzie odpowiadał i ma przygotować taki szczegółowy program
opieki zielenią, co zresztą nas bardzo cieszy, bo czujemy, że przy jakby nasze działania spowodowały to, że w końcu taki plan obsługi zieleni będzie przygotowany. Jak Państwo możecie przeczytać w tych dokumentach, to jest temat o tyle ważny dla mieszkańców, że związany jest nie tylko z kosztami, ale nie tylko z ekologią, ale także z naszym zdrowiem. Jak Państwo przeczytacie z tych materiałów, odpowiednio zadbane trawniki zatrzymują wilgoć, powodują, że jest mniejsze zapylenie, powodują to, że jest po prostu wokół nas piękniej i też obalane są tutaj mity związane z dodatkowymi jakimiś alergiami, czy chorobami, czy innym złym wpływem tych wysokich traw na zdrowie mieszkańców. Są opisane dokładnie zasady, na jaką wysokość trzeba ścinać i oczywiście jest wyróżnionych kilka rodzajów trawników, czyli tak zwane te trawniki przyblokowe, o których oczywiście trzeba dbać częściej, ale też takie tereny zielone, jak mamy właśnie za sobą, o które nie trzeba dbać tak często i zalecane jest to raz, dwa razy do roku, w zależności od miejsca i tak dalej. Oczywiście jest tutaj też krótkie opracowanie dotyczące łąk kwietnych. Oczywiście jest tam informacja związana z tym, że takie typowe łąki kwietne są dosyć drogie i zdecydowanie tańszym sposobem jest odpowiednie zadbanie o takie naturalne łąki, które po pewnym okresie jakby z mocy przyrody nabiorą takiego efektu tej kwietnej łąki. Może po tym dosyć długim wstępie przejdę do interpelacji, którą złożyłem w dniu dzisiejszym. Będąc na wizycie u mojej babci, zobaczyłem, że pod blokiem koszone są trawniki. Okazało się, że te trawniki kosi firma zewnętrzna, nie miejski zakład komunalny, co dosyć mocno mnie zdziwiło. Zresztą podszedłem do pracowników, którzy pracowali przy tym dbaniu, pielęgnowaniu trawników, dokładnie to podcinaniu i zwożeniu ich. I dostałem potwierdzenie, że są oni pracownikami prywatnej firmy, co bardzo mnie zdziwiło, bo tak jak już na wstępie powiedziałem, prezydent zapewniał nas, że Miejski Zakład Komunalny będzie to robił zdecydowanie lepiej, a tutaj nagle mamy informację, że jakaś firma prywatna zajmuje się obsługą tej zieleni. Skontaktowałem się z panem prezesem Sagatowskim, umówiłem się na spotkanie, oczywiście wcześniej nie mówiłem mu, czego będzie dotyczyło nasze spotkanie. I po wymianie kilku zdań grzecznościowych przeszedłem do konkretów. Poprosiłem o umowę z tą firmą. Tutaj pozwolicie Państwo, że nie będę wymieniał jej nazwy, jakby nie jest to ważne na tym etapie. Myślę, że to jest dla inne organy powinny to wytłumaczyć. Oczywiście mam zdjęcia zrobione i tak dalej, wiem jaka to firma. Pan prezes odmówił mi dostępu do dokumentów. Zapytałem się, czy w ogóle taki dokument istnieje. Pan prezes zapewnił mnie oczywiście, że tak, ale że ponieważ nie mam możliwości kontrolnych, więc poprosił mnie tylko, żebym złożył odpowiednią interpelację i żebym w ten sposób spróbował otrzymać te dokumenty. Tam w tej mojej interpelacji jest też informacja, że jest to oczywiście jawne złamanie przepisów, gdyż już to już jest któraś nasza interwencja, gdzie pracownicy, prezesi miejskich spółek odmawiają nam wglądu. Najpierw było wytłumaczeniem, było RODO, w tym momencie wytłumaczeniem jest to, że nie posiadam odpowiednich uprawnień, co według, jak ustawa jasno to precyzuje i mówi, że takie uprawnienia jako radni mamy, możemy wejść do spółki i w każdym momencie poprosić o dokumenty, szczególnie kiedy one dotyczą takiej zwykłej, codziennej działalności. Ważne jest też, że w dniu 29 września, czyli w dniu, kiedy nabyłem tą informację, został ogłoszony rano przetarg, tam o godzinie 9 z minutami, że MZK planuje całkowicie oddać tą część związaną z utrzymaniem trawników oraz z koszeniem żywopłotów firmie zewnętrznej. I teraz stawiam tutaj pytanie, skoro prezydent twierdzi, że
MZK to będzie robiło najlepiej, to czy prezes MZK działa wbrew prezydentowi miasta, czy też prezydent zezwolił na to, żeby firma zewnętrzna, mimo wcześniejszych swoich deklaracji, zajmowała się tą pielęgnacją. Tutaj też, żebyście Państwo wiedzieli, te kwoty, które to będą dotyczyły, to sięgają kilku milionów złotych, więc to nie są małe kwoty, gdyż tereny, które są w mieście, jeżeli chodzi o zieleń, są dosyć duże. Żeby nie przedłużać, i oczywiście tam była jeszcze w międzyczasie dyskusja z panem prezesem, która niewiele tutaj wniesie do tej rozmowy, natomiast pan prezes na końcu zapewnił mnie, powiedział, że żebym się nie martwił, bo ta firma dostaje dokładnie takie same stawki, jak MZK wynegocjowało z miastem. Skąd ta firma mogła wiedzieć, jakie stawki akurat wynegocjowało z miastem i co spowodowało, że akurat prezes takie same stawki identyczne wynegocjował z tą firmą? Trudno mi w tym momencie powiedzieć. Myślę, że tym powinna zająć się komisja rewizyjna, o co wnoszę w mojej interpelacji. Wnoszę również oczywiście o dostęp do tej umowy, której dostępu mi pan prezes odmówił, a także chciałbym zapoznać się z umową, bo takowa musiała powstać, pomiędzy miastem Stalowa Wola a miejskim zakładem komunalnym, dotycząca właśnie utrzymania zieleni w mieście, która była negocjowana w początkiem tego roku. Oczywiście, ponieważ jakby polityka prezydenta zmieniła się, więc żądamy wycofania tej uchwały i żądamy, aby to miasto przeprowadziło postępowanie przetargowe, z którego zostanie wyłoniona firma, która będzie utrzymywała zieleń w Stalowej Woli. Doskonale Państwo wiecie, że mamy taką komórkę jak Centrum Usług Wspólnych, które zajmuje się przetargami. Kosztuje nas to tak naprawdę nie wiadomo ile, bo to tylko tak wtrącę, że do tej pory Andrzej Szymonik, radny Andrzej Szymonik, nie dostał odpowiedzi. Już w zasadzie chyba rok mija, jak nie otrzymał odpowiedzi o tym, jakie oszczędności faktycznie mamy z Centrum Usług Wspólnych. To chyba jest... Aha, no i oczywiście proszę pana prezydenta i pana przewodniczącego o to, żeby zwrócili uwagę prezesom spółek miejskich, żeby po prostu nie łamali prawa. Jeżeli radny wchodzi i prosi o jakieś dokumenty, to żeby te dokumenty były nam udostępnione. Ja dziękuję. Unieważnienia w takim razie właśnie tej uchwały, na mocy której MZK miało wykonywać pracę. Ja też chciałabym zwrócić uwagę na pseudoprofesjonalizm prezesa spółki MZK, który mówi, że do radnego, że w zasadzie to za taką samą cenę wynegocjowano, te trawy są koszone. W związku z tym pytam się, czy pan prezes umie zadbać o zysk dla swojej firmy, bo ja bym negocjowała, żeby podwykonawca robił to taniej, prawda, żebym miał z tego zysk. No więc amatorszczyzna, brak profesjonalizmu, jakieś towarzystwo wzajemnej adoracji wśród prezesów, którzy odmawiają nam wglądu do dokumentów i nie tłumaczą merytorycznie spraw, o które pytamy. Na to się nie zgadzamy.
reprezentujemy też mieszkańców miasta, którzy są uważni, śledzą to, co się dzieje w mieście, wiedzą, są świadomi, szczególnie młodzi mieszkańcy, że po prostu są wydawane nasze pieniądze, że to się dzieje z naszych podatków i chcieliby, żeby miasto było piękne, ekologiczne i zielone. Dlatego się do nas zwrócili. Nie dlatego, że po prostu są niezadowoleni, tylko chcieliby, żeby to było wykonywane, ta pielęgnacja właśnie, bardziej profesjonalnie. Oni przyszli z konkretnymi materiałami, propozycjami i obserwacjami. Powiedzieli, że trawy są koszone za często, że to jest niezgodne z retencją, z jakością naszych gleb, że błonia nadsańskie mają zupełnie inną zasadę jak gdyby funkcjonowania, jeśli chodzi o zieleń. My wysłuchaliśmy i podjęliśmy działania. Trochę się to przedłużało, no dlatego, że byliśmy odsyłani od jednych do drugich. Tutaj pan radny Damian Maczak wspomniał, ale nie zostawiamy tego i chcielibyśmy poinformować właśnie tych mieszkańców miasta, którzy mają uwagi, że je bardzo skrupulatnie odnotowujemy i będziemy bardzo uporczywie domagać się realizacji, bo to są bardzo trafne, bardzo często uwagi. I takich kilka uwag na temat błoni nadsańskich w ostatnim czasie przekazanym nam przez właśnie spacerowiczów, przez mieszkańców miasta. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, że nie ma nigdzie zadaszenia, pod którym mogliby się schronić, osoby przebywające na błoniach w razie burzy. Pani, która zajmowała się bezpieczeństwem i higieną pracy, jest w tej chwili emerytką, oprowadziła mnie po tym błoniach i powiedziała, że to jest niezgodne z żadnymi normami, jest to niebezpieczne, ludzie się chronią w trakcie burzy pod drzewami. Więc będziemy tutaj wnioskować o to, żeby takie zadaszenia powstały, żeby ludzie w razie zaskoczenia ich przez burzę mogli się bezpiecznie po prostu schronić i w razie deszczu po prostu. Następnie proszę zwrócić uwagę, jak są usytuowane rowery. My byliśmy tutaj po deszczu, było kompletnie zalane, nie można było dojść do tych rowerów. Więc mieszkańcy zwracają uwagę, że jeżeli to ma być naprawdę funkcjonalne, powinno tutaj nastąpić wyrównanie terenu, powinno się zaobserwować, co się dzieje w trakcie deszczu i jak naprawić tę sytuację. To nie są kosztowne rzeczy. O wiele kosztowniejsze były nasadzenia drzew, z których już podejrzewam, z pierwotnych nic nie zostało. Są mieszkańcy zdziwieni, że ciągle poprawia się zieleń, która tutaj była. No oczywiście mają na myśli skarpę, prawda? Słynną skarpę, gdzie wycięto zieleń i tak dalej. Chcą, aby podchodzić do środowiska, szczególnie tu na błoniach, jak najbardziej naturalnie, żeby jak najmniej tutaj ingerencji było, żeby było to przyjazne dla człowieka. Oczywiście ścieżki jak najbardziej potrzebne, ale żeby nie iść w koszty, tylko po prostu, żeby to było ekologiczne. Marzą o tym, żeby te ścieżki rowerowe, które tutaj są, przedłużyć na wały, żeby powstały wreszcie te obiecane, bo są obiecane przecież, ścieżki na wałach. To takie krótkie po prostu oczywiście uzasadnienie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że otrzymaliśmy jako radni list od właśnie przedstawicielki grupy młodych osób, które interesują się, i to bardzo dużej grupy, właśnie tym, żeby Stalowa Wola była ekologiczna. I jak pisze ta osoba, jako miłośniczka przyrody oraz mieszkanka Stalowej Woli z niepokojem patrzę na zabiegi przeprowadzane na terenie stalowowolskich błoni. Chodzi o wykaszanie traw, które są miejscem występowania wielu gatunków zwierząt, roślin w centrum miasta. I tutaj opisuje dokładnie po prostu, jak ta warstwa ekologiczna wygląda i pisze dalej. Chcąc cieszyć się tym pięknem, nadsańskie błonia są do tego idealnym miejscem, musimy iść na kompromis i pomóc naturze. Większość występujących tam gatunków roślin i zwierząt jest pod ochroną. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie im bezpiecznego miejsca do życia, jak najmniej przekształcając ich otoczenie. I bardzo ładnie kończy pani Paulina. Mianowicie zwracam się więc z prośbą do wszystkich radnych, to było wystosowane, o wstrzymanie koszenia traw na nadsańskich błoniach. Proponuję także mieszanie budek dla ptaków i nietoperzy oraz tworzenie na terenie miasta miejsc z łąkami kwietnymi, które stanowią stołówkę dla pszczół i wielu gatunków motyli. Nadsańskie błonia mają niepowtarzalny klimat dzikiej przyrody. Są miejscem wypoczynku dla osób w każdym wieku. Pozwalają mieszkańcom oderwać się od codziennych zmartwień, wsłuchując się w śpiew ptaków i wieczorne cykanie pasi koników. Dbajmy więc o nie wspólnie, aby móc się cieszyć tym pięknem jak najdłużej. Młodzi ludzie pojmują samorząd jako wspólnotę i zwracają się do nas, do radnych, nie tylko do nas z klubu SPS, ale również do wszystkich radnych, bo to jest list skierowany do Rady Miasta o to, żebyśmy wsłuchali się ich sugestii i podeszli do pielęgnacji zieleni, do zarządzania miastem po prostu profesjonalnie.
będzie dbała o to. Nie widzimy na razie efektów tej pracy. Grupy różne i stowarzyszenia zapraszały tutaj dendrologów, którzy wskazali, jakie powinny być pomniki przyrody u nas. My mamy tutaj, jeśli chodzi o okoliczne gminy, najmniej tych pomników przyrody. Są złożone wnioski, nic się w tej sprawie w tej chwili nie robi. My chcieliśmy odpowiedzieć tym osobom, które chcą, żeby tu było pięknie, ładnie, przyjemnie, ekologicznie, że będziemy się starać, aby tak było i nie będziemy dopuszczać do tego, ani przemilczać, jeżeli pieniądze podatników są w ten sposób traktowane. Jak potraktował to pan Sagatowski, który wynajął firmę i twierdzi, że jest świetnie. Nie jest świetnie. Żądamy wyjaśnień, żądamy wycofania uchwały. Chcemy, żeby było profesjonalnie, merytorycznie, taniej i młodzi ludzie pokazują, jak może być taniej i fajniej. I to jest najważniejsze. Oczywiście jest to jak gdyby jedna z spraw, które no, są pewną nieprawidłowością. Ja naprawdę się zastanawiam i będę obserwować ten przetarg, czy firma, która w tej chwili obsługuje koszenie traw, nie będzie. No miejmy nadzieję, że nie będzie. No, ale jeśli będzie, przez miasto, czy ta firma stanie i wygra i na jakich zasadach? Naprawdę będziemy to bardzo uważnie obserwować. Jeżeli są jakieś pytania ze strony Państwa. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o koszenie, to jest szaleństwo w mieście. Ja teraz pracuję w domu, mam taką pracę, no to widzę, no po prostu ta trawa nawet taką wyschniętą koszą, bo oni muszą jakiś plan wykonać, bo płacą im za to, więc oni nawet taką wyschniętą trawę koszą. Tutaj macie Państwo skarpę, gdzie właśnie zobaczcie, tutaj jest jeden odcinek nie jeszcze zielony, nie wykoszony, jak to pięknie wygląda, a tutaj jest skoszone w zasadzie po samej ziemi, jest sucha gleba. No to mało tego, nawet uważa się, wchodzi taki trend, żeby nie grabić liści, bo one są na zimę taką kołderką. Naturalną kołderką, oczywiście, że tak. Na trawniku. I o tym mówią ci młodzi ludzie właśnie. O tym, takie uwagi. Że tylko i wyłącznie przy różnych rodzajach chodnikach, ścieżkach powinien być metr wykoszony, a reszta powinna pozostać naturalna. No. I zobaczcie Państwo, jakie to są oszczędności. Jeżeli takie miejsca będą koszone raz, dwa razy do roku zamiast kilkanaście, no to jest, nie mówimy już tylko i wyłącznie o kosztach, ale o paliwie, które jest zużyte, o tej benzynie, która smrodzi pod tymi balkonami, ten huk, który przeszkadza, szczególnie teraz, jak siedzimy w domu, więc jest to na pewno temat, który można podjąć szybko, stworzyć wspólnie plan i zaoszczędzić pieniądze i spowodować, że miasto będzie piękniejsze, po prostu. Ja jeszcze chciałem Państwu zwrócić uwagę na taki olbrzymi plac przy pomniku, przy tym przy tej rzeźbie Patriota. Tam prezydent Ślęzak, kiedy tam robił to otwarcie tego, wyciął wszystkie drzewa, które tam były. Tam jest po prostu step. Tam to powinno być obsadzone drzewami. Tu jest problem taki, że to jest chyba droga wojewódzka, tak. Ale można się dogadać. Jasne. Z panami i posadzić tam. Tym bardziej, że ta przestrzeń pomiędzy drogami, pas, który jest pomiędzy drogami, może być jak najbardziej zalesiony. Jasne. Ja tylko chciałam jeszcze podkreślić, że my występujemy tutaj jako głos, jako rzecznicy tych, którzy do nas napisali i dbają, czyli mieszkańców bardzo zainteresowanych właśnie, żeby nasze miasto było piękne, ekologiczne. Proszę zwrócić uwagę, że nie tak dawno było spotkanie w sprawie tego skwerku właściwie między policją a placem Piłsudskiego, żeby tam jak najmniej ingerować, żeby zachować po prostu ten drzewostan. Ludzie chcą takich parków mieszkankowych, szczególnie seniorzy także, żeby usiąść, odpocząć, wyjść na spacer, porozmawiać z sąsiadem, żeby tam postawiony był stolik albo stolik do gry w szachy, żeby się można było spotkać kulturalnie, żeby to nie było miejsce, no oczywiście dla tych, którzy nadużywają na przykład alkoholu, prawda? Więc mieszkańcy się do nas cały czas z tymi problemami zwracają. To jest, powiedziałabym, temat numer jeden w tej chwili. Właśnie ekologiczne miasto. Ekologia i takie podkreślanie tego, że to, co jest piękne, powinno być zachowane i powinniśmy w tym, w jakiś sposób się odnaleźć, najmniej ingerując. Tak, kiedyś miasto było dumne z kominów dymiących, prawda, nawet w herbie jest, a teraz wprost przeciwnie. Tak, mają pomysły ci młodzi ludzie, żeby rozbetonować plac Piłsudskiego na przykład, wsadzić tam wyspy drzewne i tak dalej. No takie bardzo fajne pomysły. Myślę, że zrobimy komisję po prostu poświęconą temu tematowi i zaprosimy właśnie mieszkańców miasta, taki mamy plan, oraz, a szczególnie tych,
naprawdę szczerze i od serca interesują się tymi. Ale proszę Państwa, dalej jest betonoza w Stalowej Woli, nawet nie przez miasto, tylko przez prywatnego przedsiębiorcę, który tam przy poczcie założył parking i po prostu no bez drzew. To jest po prostu olbrzymi, chyba hektar, nawet więcej parkingu bez drzew, bez zieleni. A tam wiesz, można było posadzić parę takich właśnie drzew. To samo przy hali sportowej. Też betonoza, tam to nie prawda. Ma nic. No. Zwracaliśmy na to ten uwagę. Moment, ten, na, to miejsce na wygląda zdecydowanie gorzej niż wyglądało wcześniej. Te sosny na środku, naprawdę cztery miejsca parkingowe nikomu by ani nie uratowały nikomu życia, a te drzewa by wyglądały tam pięknie. Przesłaliśmy również, jeszcze przejdę do takich spraw różnych, do pana przewodniczącego rady nasze propozycje do budżetu, kierując się właśnie tym, o co prosili nas i mieszkańcy, rodzice dzieci wysyłanych do przedszkoli, ale również ci, którzy uważają, że ekologiczne miasto to również hałas, czyli walka z natężeniem hałasu i oczywiście zapylenie miasta, gazy i tak dalej, które no, w jakiś sposób zatruwają nam atmosferę. I też tam umieściliśmy w tych naszych propozycjach, Państwu prześlemy po prostu też na maila te nasze propozycje do budżetu, zobaczymy co się uda zrealizować, a co nie. I pragnę podkreślić, że są to propozycje właśnie mieszkańców naszego miasta. Chcemy bardzo wyraźnie podkreślić, że jeżeli będą mieszkańcy z czymkolwiek się do nas zwracać, nie zostanie to bez interwencji. Jedynie możemy tylko ubolewać nad tym, że czasem niektóre sprawy, do których właśnie się przymierzamy albo realizujemy, trwają bardzo długo, bo bardzo długo czekamy na odpowiedzi, albo odpowiedzi są, ja to nazywam, zbywające. Interwencji w sprawie koszenia w spółdzielni nie było przy okazji. Nie, rozmawiamy ze spółdzielniami. My sadziliśmy tam drzewka i tak dalej na terenie spółdzielni na przykład i w terenach spółdzielnianych i chcemy, żeby miasto współpracowało ze spółdzielniami w tym zakresie. Żeby niektóre tereny i tak dalej, które no, są odwiedzane przez miasto, były w jakiś sposób dotowane nawet przez miasto. Przecież to są też pieniądze mieszkańców, prawda? I chodzi o to, żeby, no tak jest w dużych miastach, że spółdzielnie po prostu są bardziej ekologiczne czasem niż samo miasto. No. Wpływ mają mieszkańcy. Oczywiście. Ja uważam, że w spółdzielniach będzie się działo coraz lepiej, jeśli chodzi o właśnie tereny zieloną, o dbanie, o place zabaw. Mieszkańcy chcą, żeby place zabaw były zielonymi wyspami, czyli obsadzone drzewami i krzewami, które tam mogą jak gdyby osłonić naturalnie. Proszę zwrócić uwagę, że szereg placów zabaw jest blisko parkingu, wśród samochodów i tak dalej. No to nie jest przyjemne wyjść z dzieckiem i siedzieć na placu zabaw wśród, na wyspie takiej ogołoconej z zieleni wśród samochodów. Więc my na to zwracamy uwagę, rozmawiamy, piszemy pisma, czasem do prezesu spółdzielni i myślę, że to będzie coraz lepiej. Właśnie w spółdzielni. Gorzej będzie niestety z miastem. Skoszone niemal do tego, że dzwonią i mówią, że jest zaniedbanie, bo jest niekoszone. I wtedy tak robi Rada Osiedla razem z miastem spotkanie dla tych mieszkańców i tłumaczy nowe podejście właśnie do koszenia traw. I wtedy mieszkańcy przyjmują to ze zrozumieniem, wiedzą, rozumieją i akceptują. I tak należy właśnie współpracować moim zdaniem. Miejmy nadzieję, że osoba, która została zatrudniona w mieście do spraw zieleni, właśnie również taką edukacyjną kampanię będzie prowadzić. To jest pani prowadzić. Milena Łabaj, jeżeli tak, kojarzę, tak? Tak, ona była już na spotkaniu z mieszkańcami pod Domem Kultury i po prostu no, nie zabierała głosu, o ile pamiętam, ale wysłuchała mieszkańców, wysłuchała uwag naszych, więc mam nadzieję, że będzie nad tym pracować wszystkim, czego jej życzymy i obiecujemy wsparcie, ale bardzo trafne obserwacje, bardzo konkretne, wykorzystują i swoje
wykształcenie, a wiedza ogromna. Więc to też świadczy o skali zainteresowania tematem. Pytanie? Tyle. Dziękujemy. To dziękujemy bardzo. I życzymy miłego dnia oczywiście. Dzięki.